stołówce kołchozowej przemianowanej na kaplicę w stepach kazachskich. A teraz uciszam właśnie młodzieży, by posłuchali tego, co mamy do zaprezentowania. Bo to już 23 raz jesteśmy w Połajwie. Kto jest w Połajwie? Kto zgadnie? Czy w ogóle sam gdzieś widoczny? Gdzie? Na obrazie. A proszę, młody, pięknie. Na obrazie w scenie Bożego Narodzenia, jak wejdziemy do kościoła, to w lewej nawie taki tryptyk Mateusza Kosiora, który przywędrował z Poznania. Dlatego my za nim ślad. On tu jest od XVIII wieku, my od 23 lat. I stąd dudy w Połajewie. A że dudy są w Wielkopolsce bardzo popularne, więc mistrz Romuald się podjął zadania, by stworzyć kapelę. I ma już trzecią generację, tak? Trzecią generację muzyków w swojej kapeli, ale ciągle trzeba nowych sił, także liczymy, że po tej lekcji, po tym spotkaniu będzie kolejka chętnych do zapisania się do szkółki mistrza Romualda. Przyjeżdżają duziarze z całej Europy, bo zapamiętajcie, jak weźmiecie mapę Europy, to 3/4 krajów, jak sprawdzicie w dobrej Wikipedii czy na dobrych stronach www, w 3/4 krajów dudy grają do tej pory. Więc jeśli mówimy o Zjednoczonej Europie, to o Zjednoczonej Europie Dudziarskiej z Połajewem włącznie. Choć Połajewo jest najmłodszym takim punktem na mapie dudziarskiej w Polsce, jednym z najmłodszych w Europie, ale jest. I z Połajewa nie trzeba wyjeżdżać, jak to ktoś powiedział, taki starszy pan, ja myślałem o podróżach, no na staż, może na emeryturę się wreszcie gdzieś wybiorę, ale panie, ja nie muszę nigdzie jeździć, bo świat przyjeżdża do nas. Świat, czyli dudziarze. Bo dudziarze byli w Połajewie, jak wiecie, od Edynburga, od Portugalii, którą dziś usłyszymy, po Bułgarię, która też dziś będzie. Bułgarów zapraszamy, prosimy, prosimy Bułgarzy jako pierwsi. Więc jeszcze Gruzja była. W tym czworokącie się wszystko obraca.